jedzie przed nami statek na aucie i to jakiś taki dziwny. Ja cię kręcę, no rzeczywiście, że... Na drugim końcu globusa. 30 minut podróży i przygody. Tesla taki crossover SUV. Tylko on ma... Przednie drzwi się otwierał normalnie, a tylne drzwi ma podnoszone do góry. Jak? Nie wiem, czy... W Fordzie GT, czy w Mercedesie SLS oryginalnym. I w sumie to bardzo krytykowali, że to taki gimmick. Bezsensowny trochę. Właśnie brzmi muzyka w stylu merengue, wszechobecnym właściwie w całej Ameryce Środkowej i Południowej. Bardzo głośno grają to w autobusach, radiach, restauracjach, sklepach, wszędzie. Przed tym trzeba ze stolicy Gwatemali uciekać czym prędzej, tak jak przed złodziejami. W Antigua jest wiele możliwości, no ale po trzech dniach spacerowania po tym mieście chcemy wyjechać, zobaczyć coś jeszcze. No i jedziemy na przykład do miejscowości Chichicastenango. Jak na moście będziemy, no to wjeżdżamy do Memphis. Idziemy oglądać Elvisa. Patrzeć, czy umarł, czy żyje. Elvis wiecznie żyje. I tutaj jest most i jest Mississippi River. Tylko nic chyba nie zobaczymy. W zamku starym fosa, ty tam coś pływa. Ty popatrz się. Co? Żółw. Uciekł. W wodzie siedzi teraz. I popłynął. Wchodzimy właśnie do Graceland. Będziemy oglądać Elvisa. Filmować tu nie wolno, ale oczywiście filmujemy. Najpierw pojedziemy autobusem do rezydencji, do tej, jak to się nazywa? Oni mówią na to mansion, ale to nie wiem, czy to jest taki mansion po polsku. Sypialnia? Jakaś szafa. Ale to wtedy to był, dom. Stolik ładny i te meble też ładne. Ten pokój mi się podoba w sumie.
Złote płyty. Prezent za sprzedanie 50 milionów płyt. W 4 lata dostał w prezencie telewizor RCA. Chyba stereofoniczny chyba. No ale powiesz. 60 rok to wiesz co w Polsce były wtedy? Wiem. W Polsce to się sąsiadkę mogło podglądać wtedy. To on dość duży, wysoki był, nie? Nie taki malutki całkiem. No, stoi na podwyższeniu. A ty za takie koszulki nie kupisz, żeby mieć taką rozpiętą dotąd? Popatrz. Koszulkę taką i taki portret chcę zamówić. No. Pewnie. No, swój własny ten. Trochę inna niż dzisiaj są sale gimnastyczne. Albo basenik, no ale... No ale to, no. Na tamte czasy to... Tutaj grube lwiśnie. A rówieśnik mojej mamy. No to ile on miał lat? On nie miał dużo lat. 42 lata miał jego mąż. No to strasznie młode. No to przed domem Elvisa. Cadillac, jeden z Cadillaców Elvisa. Mercedesa też, nie tylko Cadillaki, 280 SL. Jakiś Rolls Royce z 60. To jest Ferrari Dino, co to za ten? W życiu nie widziałem takiej auta. Ferrari Dino. 4-osobowy, nie podoba mi się to. Ferrari Dino 4-osobowy? Nie bardzo rozumiem. No ale tak jest napisane. Zabawki Elvisa. Trójkołowe motocykle, dwa. Fajne te motocykle. Ciekawe, niewielkie samochody. Fajne na... te zabawki? Jakieś Meleksa miał i... A to co to jest? To jest taki motor jak teraz robimy. Który? Z trzema kołami. No. Stutz Blecho. Jeden z ulubionych samochodów Elvisa. Podobno kupił Graceland, to wjechał pierwszy raz przez bramę. Wjechał właśnie tym... sztucem. No i słynny różowy Cadillac Presley'a. To jest bardzo podobny model do tego, którym my jeździmy, tylko troszkę nowszy, 55, więc już szyby ma bardziej wygięte. I to jest model Series 60, myślę. Fidut. Troszkę dłuższa wersja.
Cadillac Elvis podarował swojej mamie. To był ulubiony samochód mamy Presleya. Tak, nasz Cadillac jest ulubionym samochodem mojej teściowej, kochany. Jak się ma taki ogródek, jaki się ma, to też trzeba mieć traktor, żeby w tym ogródku. Pullmana też miał, jak widać. Najlepszy z wszystkich Mercedesów w historii. Ale tym oczywiście nie sam jeździł, tylko tym był wożony. Jak był na koncertach jakiś, to korzystał ze swojego auta właśnie. Motocykl Elvisa Harley. No Harley 76, ale wygląda dokładnie jak dzisiejsze modele. Natomiast Honda się troszkę postarzała. Ale to nie znaczy, że wygląda źle. 23 centy na galon to mniej więcej 23 grosze za litr. Cena według wyświetlacza na dystrybutorze. Można sobie kupić taki mundurek za jedyne 2600 dolarów. Czerwony tańszy 30, a czarny tylko 2100. No ten czarny za darmo zupełnie. To chyba wezmę. A czarny za ile? 2175. Samolot Lisa Marie. Taking care of business na ogonie. No nie jest to malutki samolocik, czterosilnikowiec, nie mam pojęcia co to jest, ale zaraz się dowiem. Idziemy po schodach. No. Miał łazieneczkę. Łazienka troszkę inna niż standardowa łazienka w samolotach. Złota umywalka. Pozłacane kurki. Telewizor piękny. Takie tematy. A no to se tak siedzieli po prostu. Nie wiemy ciągle co to mogło być. Czy to były firanki w oknach zasłonięte. Może powie coś tam. Umywalka rzeczywiście z 24-karatowego złota. Barek. Jadalnie. I fotele miały pas. No to wszystko było zgodnie z regulacjami. No tak, ta sofa się rozkładała na łóżko też. No i tu sypialnia Elvisa. W samolocie. Mógłbym się tu rzucić na to łóżko. Ale mogliby cię zamknąć. Mogliby mnie zamknąć, ale mógłbym powiedzieć, że spałem na tym samym łóżku co Elvis. A tu jeszcze jedna łazienka. Ta umywalka jest pozłacana 24-karatowym złotem. Nie zamknij się. Rąbał się głową? Nie, kręgosłup. Walnąłem się nie tak, że się uderzyłem, tylko żebym się przygiął. A tu cysterna International do tankowania samolotów. Kaboverek malutki. Fajnie wygląda. Zaraz mu tu zajrzymy. Ciekawe było zobaczyć. Cały.
misiu. Autobus, no ale autobus z ciężarówki zrobiony. No, także on ma tylko sypialnię. Nie ma tego, to co wozi. Peterbilt, autobus marki Peterbilt. No proszę, elegancki. To taki byśmy... Nie, taki... to nawet jest Freightliner, przepraszam. To taki byśmy mogli mieć. Co tu się stało? Włączył hamulec. Silnik. Wszędzie na to szwabią, bo nie ma znaczenia, czy to jest elegancki hotel, bank, taksówka, czy sklep wolnocłowy na lotnisku. Częścią arabskiej kultury jest przekonanie, że jak się dałeś oszukać, to twoja wina, a nie wina oszusta. Ponadto frajerem zostaje ten, kto nie wykorzysta frajera. No i jeżeli takie dwie zasady obowiązują, no to po prostu każdy turysta jest obiektem naciągactwa wszelkiego typu. Broń Boże się zezłościć, bo wówczas będą nas mieli za nic. Złość jest w kulturze arabskiej oznaką słabości. Wstydem jest nie wykorzystać okazji do oszustwa. Taksówkarz odmówił mi wydania reszty, mówiąc, że nie ma. No to ja do niego, żeby poszedł rozmienić, a ja sobie w taksówce poczekam. Na to on znalazł połowę wymaganego bilonu. No, wręczył mi i myśli, że wszystko w porządku. Ja na to, że wciąż za mało. No to on na to, że więcej drobnych nie ma. To ja na to, żeby szukał, aż znajdzie. Albo żeby jeździł w kółko, aż wyjeździ tę resztę. W nocy zawieje wiatr i po prostu BUM! Trup na miejscu albo ciężkie potłuczenie. A potem rano budzą się w bólu, w kałuży krwi i zupełnie nie pamiętają, kto im to uczynił. Ale przez cały czas poziom agresji w tym plemieniu pozostaje wysoki, bo niopo wywołuje nieodwracalne zmiany. Nie przypominam sobie takiej fajnej drogi. Ja też sobie takiej superowej nie przypominam. Ale to przynajmniej przepaści nie ma. Przepaści z tych przełęczy. Tak, i widoków takich, że się słabo człowiekowi robi. No i jesteśmy w Nashville. Nie wiem, bo jak to się nazywa? Brentwood. Okay. Czy coś takiego? Myślę, że można zdjęcia robić. Piękne teatro, bellissimo.
nie będzie widział, że filmuje też. Rendezvous magnatów z pięknymi damami Paryża. Przyjeżdżali tutaj, by się bawić, przebrani za pasterzy i pasterki. Z czasem naturalnymi przyjaciółkami Fronsaka, prześwietnego Duke'a Richelieu. Obie były z nim szczęśliwe i obie nieszczęśliwie spotkały się u niego o tej samej godzinie wskutek bezmyślnie wysłanych przez sekret. I w ogóle w naszej okolicy są mało praktyczne. Wszystko, czego człowiekowi potrzeba, rośnie sobie dookoła. Ten mój hamak jest pełen nudy. Dla mnie to raj na ziemi. I tu wyjaśnienie. Szef. Jeden wkłada sobie piórka w nos, a na głowę indiańską koronę z piór. Inny nie wkłada w ogóle nic i odprawia mszę na Golasa. Trzeci, zresztą, posłuchajcie. Łowca głodny.
zmierzamy do domu. Zajęło nam to dokładnie 3 tygodnie bez paru godzin, bo równo teraz jest godzina 25 minut po północy w piątek, a ruszyliśmy w piątek 3 tygodnie temu o 4-5 rano. Zużycie paliwa na ostatnim muszę wyjąć kamerkę, bo mi się zahaczy. Na ostatniej nodze naszego, na ostatnim etapie było 6 litrów, ale za całą podróż koło 7 wyszło, łącznie z jazdą po rezerwatach, po parkach, po górach. Teraz tylko musimy zobaczyć, czy tu będzie gdzie zaparkować. Nie za bardzo staje się. Bo tutaj ciasno. To tak stanęli. No, uważaj, nie zmieścisz się tam. Okej, no to jesteśmy na miejscu. Czekaj, co tu chciałem zrobić jeszcze? Komputer 6,9 litra na 100 km, 5208 mil, ale to nie jest cały dystans, bo się nam skasował na początku komputer, także 6000. To trzeba będzie zmierzyć z przebiegu, no ale końcowy licznik 24778 mil albo cyk 39,870, prawie 40 tysięcy kilometrów na liczniku. Zmienimy z powrotem na mile. Gasimy. Aha, garaż trzeba otworzyć. Idziemy do domu.